Panie trenerze, czego pan się spodziewa po dzisiejszym zjeździe? Przede wszystkim tego, że usłyszę od któregokolwiek z kandydatów cokolwiek na temat trenerów. Ponieważ tak długo oglądam to, co mają do powiedzenia, a właściwie nie ma nic ważniejszego, jeśli chodzi o szkolenie młodych zawodników, o szkolenie starszych zawodników, o to, jak wygląda polski futbol, bo jest zawsze oceniany przez pryzmat wyników poszczególnych drużyn, jak szkolenie trenerów. Na razie nie słyszałem ani słowa na ten temat od nikogo, a ponieważ jestem tutaj delegatem z ramienia Stowarzyszenia Trenerów Piłki Nożnej, to ten temat mnie najbardziej interesuje. Jakich zmian oczekuje pan w polskiej piłce w trakcie tej następnej czteroletniej kadencji? Właśnie takich, o których przed chwilą powiedziałem, żeby szkolenie miało swój nadrzędny program wszędzie, i w klubach, i w Polskim Związku Piłki Nożnej. Żeby nie było takiej sytuacji, jaką mamy w tym roku, że musimy odwołać najważniejszą konferencję dla trenerów szkolących młodzież, która jest, powiedziałbym, takim benchmarka, więc jakością już samą w sobie w całej Europie, gdzie głośno się o niej mówiło, z tego względu, że przyjeżdża na nią ponad 2000 trenerów, gdzie przyjeżdżali edukatorzy z Holandii, z Niemiec, z Włoch, z Hiszpanii, z Portugalii, którzy byli pod wrażeniem tego, jak tutaj się to wszystko robiło, a w tym roku Ministerstwo Sportu oraz Polski Związek Piłki Nożnej nie wygenerowały środków na to, ażeby taka konferencja się odbyła, więc ja jestem ciekaw, jak w ogóle dalej myślimy o tym, żeby pomóc trenerom polskim w jak najwyższym podnoszeniu kwalifikacji i umiejętności.